Dzień dobry. FIFA? FIFA-maniacy tutaj? Tak jest, proszę bardzo. Dzięki, inspekcja. Proszę bardzo, tutaj gramy w FIFA. Waluś w NBA jeszcze gra z chłopakami, z Bocim na przykład. No a ja głównie FIFA, bo w NBA się raczej nie nadaje. To nie traćmy czasu, odpalaj. Polska? No to pewnie Krakowie. W Sandycji tutaj nie ma, więc zagram może Krakowie. Grałeś w Krakowi? Jesteś tam? Czy to najnowsza wersja? Tam już mnie nie ma. Niestety, ale mam nadzieję, że będziemy razem w Sandycji. Dam ci fory, możesz wybrać rywala. Kim mam grać? Dobrze, no to możesz zagrać, a zagraj Wisłą Płock. Myślałem, że będziesz bardziej łagodny. A generalnie w naszym klubie kto jest najlepszy? Te wszystkie gry FIFA, Pro Evolution Soccer. Myślę, że Waluś jest mocnym kandydatem na mistrza, ale jeszcze turniej nie zrobiliśmy. Mam nadzieję, że to zrobimy. Będziemy mieć trochę może czasu wolnego wieczorem, także zorganizujemy na pewno jakiś turniej. Jak zmiana pozycji na ciebie wpływa, bo zawsze grałeś na pomocy, teraz musisz pokazywać swoje walory na defensywie. Jak to tobie odpowiada? No, uczę się cały czas tego, z meczu na mecz i no, skupiam się też na tych zadaniach defensywnych, wiadomo, bo to też trzeba. Myślę, że coraz lepiej. No, z meczu na mecz i z roku na rok gdzieś już jakiś czas jestem ustawiony w tym bloku defensywnym i gdzieś tam uczę się tego razem z całą linią obrony, bo to jest troszeczkę inna gra niż na pomocy, bo na pomocy nie zawsze trzeba wrócić. Także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i wiem, że muszę nad tym pracować. Jako zawodnik związany z Nowym Sączem, Sandecją, jak widzisz swoją przyszłość? Czy chciałbyś ją spędzić dalej w Sandecji, czy mierzysz gdzieś wyżej, może jakiś wyjazd zagraniczny, może ekstraklasa? Wiadomo, że każdy by chciał wrócić do ekstraklasy, ale nie jest to takie proste. Najpierw trzeba pokazać tutaj swoją siłę i razem z Sandecją mam nadzieję, żeby powtórzyć ten wyczyn, co kiedyś zrobiliśmy, czyli awansowaliśmy do ekstraklasy. Wiadomo, teraz trzeba skupić troszeczkę na innych perspektywach i no, miejmy nadzieję, że no, marzenia każdy ma takie, żeby wrócić na ten najwyższy szczebel, ale kroczek po kroczku coraz wyżej i zobaczymy, co to będzie. No nic, może odłożę mikrofon i postaram się strzelić jakiegoś gola. Tak jest. Działamy dalej. Działam. Opa! Ale fart. Fart! Chłopak na koszulkę. Filip? Taka cieszynka. A, Filip. O, nasz były zawodnik, czyli prawda. Pozdrowienia dla Filipa, także. Piszczu, tak, szczerze, w Ekstraklasie. Jak wygląda drużyna, jak wyglądają relacje też z obcokrajowcami? No, jest Hiszpan, jest Portugalczyk. Jak się dogadujecie, jak ich przyjęliście? Nie, dogadujemy się dobrze. Nie każdy zna dobrze język, ale gdzieś chłopaki próbują uczyć się języka polskiego. Z Damirem to akurat dogaduje się Pietia dobrze. No my tam nie mamy problemu, gdzieś tam kali jeść, kali pić, po tym angielsku jakoś tam rozmawiamy i dogadujemy się. Gdzieś tam jak coś trzeba wytłumaczyć, to pomagamy sobie nawzajem i nie ma z tym problemu, bo nie ma dużo tych obcokrajowców, także na nas mogą na pewno liczyć. Wszystkie słowa na te takie, które powinni, to już rozumieją, że jakiś czas są w Polsce i radzimy sobie jakoś. Nie no, zagadał mnie, to tej bramki nie uznajemy, spalony był. Dobry mecz. Jakbym miał dwie ręce wolne, pewnie bym wygrał, no ale... No niestety. Różnie bywa.